Rick i Morty to zdecydowanie światowy fenomen, który na dobre zagnieździł się w popkulturze. Ogromny sukces i największa do tej pory produkcja Adult Swim. Przedstawiać nikomu nie trzeba, niezależnie od tego, czy jesteście widzami tego serialu, czy raczej nie trafia w wasz gust. Nawet jeśli nie jesteście jego widzami, przyznać trzeba jedno. Rick i Morty zdominował rynek animacji dla dorosłych, wyróżniając się swoją nietuzinkową formą i wyjątkową oryginalnością. Wiadomo, sam koncept nie wziął się znikąd, ponieważ tytułowe postacie, jak i ich relacja są inspirowane Emmettem Brownem i Marty McFlyem z Powrotu do Przyszłości. Twórcy serialu nie tylko wykonali świetną parodię pierwowzoru, a również dodali dużo od siebie, dzięki czemu każdy odcinek przyłożył się do ogromnego sukcesu serii, wychodząc z masą świetnych pomysłów na każdy epizod. Potencjał drzemiący w serialu przełożył się na jego świetne wyniki, a widzowie pokochali Ricka i Mortiego nie tylko za walory komediowe, a również za wątki bardziej mroczne, smutne i ruszające temat szeroko pojętej egzystencji i sensu istnienia. Dla widzów była też bardzo istotna linia głównego wątku fabularnego, który wracał sporadycznie do serialu. Częściej stawiano na odcinki opowiadające o losowych przygodach Ricka i Mortiego, ale koniec końców najlepiej oceniane są te odcinki, w których skupiano się na popychaniu pewnej konkretnej historii dalej. I niestety z czasem musiało się okazać, że odbiło się to na samym serialu, ponieważ gdy odcinki z głównym wątkiem fabularnym świeciły nienagannym ratingiem, inne okazały się wyjątkowo słabe, a każdy kolejny tydzień w trakcie emisji 7 sezonu to było zgaduj zgadula, czy dostaniemy dobry odcinek, czy jednak najgorszy w historii całego serialu. Jednocześnie pozytywne oceny tych dobrych odcinków są dowodem na to, że kiepski wynik 7 sezonu nie jest spowodowany kontrowersjami wokół zwolnienia współtwórcy serialu Justina Roilanda, który został oczyszczony z zarzutów, ale mimo tego Adult Swim nie zdecydowało się na jego powrót, co poskutkowało recastem tytułowych bohaterów, bo to w końcu Roiland podkładał im głos. Ciężko też mówić o spadku jakości spowodowanym odejściem Roilanda, ponieważ serial jeszcze w 5 sezonie miewał problemy przez odcinki, które odnotowały drastyczny spadek ocen. 5 sezon i tak jakoś sobie radził, a większość epizodów dobrze się przyjęło. 6 sezon na Filmwebie i IMDb nie spada poniżej 7 i wydawać by się mogło, że idziemy w dobrym kierunku. Ale niestety, wszystko wskazuje na to, że tylko nam się wydawało. 7 sezon dostarczył nam najsłabszy odcinek w historii serii, kilka wyjątkowo średnich, a cała reszta to te dobre odcinki, których i tak jest za mało w skali całego sezonu. W końcu nie do tego przyzwyczajono nas w poprzednich sezonach. Najlepiej oceniany odcinek 7 sezonu to ten, który jest finałem najważniejszego dla Ricka wątku, co pokazuje, że wystarczy dać widzom potężną dawkę fanserwisu i to tyle. Nie wiem, czy to kwestia kontrastu do innych odcinków z tego sezonu, czy może to mi po prostu nie pasuje, w jaki sposób rozwiązano całą sprawę. Moim zdaniem temat został podjęty, byleby go skończyć i mieć to za sobą, co ostatecznie wypada bardzo leniwie. No i niestety, już po pierwszym odcinku widać, że coś ewidentnie jest nie tak. Mówiłem o tym już w kontroli jakości, kiedy 7 sezon miał swoją premierę. Wyjątkowo słaby start, odcinek, który ma słabe żarty, jest nudny i łatwo o nim zapomnieć dzień po obejrzeniu. Wiele odcinków z 7 sezonu i nie tylko cierpi na pewną przypadłość. Bo widzicie, w Ricku i Mortim nie ma złych pomysłów. Każdy poszczególny odcinek ma swój wyjątkowy i ciekawy koncept, i to bez wyjątku. Problem polega na tym, że w niektórych przypadkach mamy opening odcinka, który obiecująco zapowiada, co będzie w danym epizodzie, a tuż po intro okazuje się, że pomysły skończyły się na etapie budowania tego, o czym w ogóle ma być. Zupełnie tak, jakby cała kreatywność poszła w sam początek i nie wystarczyło jej na następne 20 minut. Przez pierwsze 4 sezony oceny odcinków nie spadają poniżej 7 i dopiero w 5 sezonie już coś zaczęło się dziać. Zapoczątkował to ten jeden nieszczęsny odcinek o sprzym o potworach, który również miał dobry koncept. Opening zapowiadał się ciekawie i zabawnie, a później było już tylko gorzej. 3 ostatnie odcinki finalnie uratowały 5 sezon, a w 6 udało się utrzymać poziom i nawet gdy odcinki nie były fenomenalne, to po prostu były dobre. W końcu nie chodzi o to, że dosłownie każdy odcinek ma mieć nienaganną opinię. Przejdźmy więc do tego, co najbardziej mnie gryzie przy okazji 7 sezonu. Przez 6 sezonów powoli budujemy wątek postaci Ricka Prima, w 3 dowiadujemy się o jego istnieniu i o tym, co zrobił Rickowi, w finale 5 poznajemy pełne origin story Ricka, a pierwszy i ostatni odcinek 6 zapowiada nam to, czego możemy się spodziewać w sezonie 7. To wszystko tylko po to, żeby absolutnie zmarnować potencjał postaci Ricka Prima w tym jednym
odcinku, którego wysokich ocen zupełnie nie rozumiem. Tak jak mówiłem wcześniej, wystarczy rzucić odcinkiem, który jest naładowany fanserwisem i rusza główny wątek fabularny. Szkoda tylko, że kończy go tak szybko i w dodatku jednym odcinkiem w połowie sezonu. Początek był fenomenalny, zakończenie również, ale wszystko po środku jest zrobione leniwie i na szybko, byleby to już odhaczyć i mieć spokój. Po pierwszych 5 minutach byłem niesamowicie podekscytowany tym, co może się wydarzyć, a później zastanawiałem się, dlaczego to tak szybko leci. Dlaczego jest to rozwiązywane tak szybko po kilku sezonach budowania całej historii? No bo zakończenie jest satysfakcjonujące. Zabicie Ricka Prime'a świetnie pokazuje to, jak naszego Ricka dobija fakt, że nie ma już żadnego konkretnego celu, a ten, który udało mu się osiągnąć, nie jest nawet w pełni jego zasługą. Bo to Evil Morty mu w tym pomógł. Niestety za pierwszym razem, jak to oglądałem, nie czułem kompletnie wagi tego wszystkiego. Głównie przez to, jak poprowadzono to przez cały odcinek. Wydaje mi się, że zwieńczenie tej historii zasłużyło albo na jakąś dwuczęściową opowieść w 2 odcinkach, albo nawet na 40-minutowy specjalny epizod. Nawet jeśli miałoby to być w środku sezonu. No bo przecież jeszcze w finale 6 sezonu zapowiadany nam jest wielki wątek ścigania Ricka Prime'a. A koniec końców twórcy dają nam ten jeden odcinek, masz to i się po prostu od... Być może jestem w błędzie, bo do końca sezonu zostały 2 odcinki i jeszcze zdarzy się coś, co nada temu większy sens, ale jednak mam wrażenie, że nie na tym to powinno polegać, a odcinki powinny się bronić same za siebie. A abstrahując od tego, pewnie nawet nie nagrałbym tego filmu, gdyby nie 8 odcinek z tego sezonu, który za nic w świecie nie mam pojęcia, czym w ogóle jest. Oglądając go z MJ jakoś w połowie straciliśmy zainteresowanie, bo nie dało się tego oglądać. Nie dotrwaliśmy do końca, ale przygotowując się do tego materiału obejrzałem go sobie jeszcze raz i tym razem faktycznie go obejrzałem. Naprawdę nigdy nie sądziłem, że będę aż tak męczyć się przy oglądaniu Ricka i Mortiego. Ten odcinek to istne nieporozumienie. Niezależnie od tego, czy następne odcinki będą cudowne, czy tak samo złe, mam wrażenie, że zwiastuje to powolny koniec tego serialu. Boję się, że 8 sezon może stracić jakąkolwiek ikrę i dobre pomysły, a najwyżej oceniany będzie ten, w którym pojawi się jeszcze Evil Morty, bo wiadomo, o ile wracamy do konkretnego wątku, to mamy gwarancję, że fani będą zadowoleni. Po prostu fajnie by było, gdyby odcinki mogły nieco częściej bronić się dobrymi i oryginalnymi pomysłami. Wróćmy jeszcze do jednej sprawy, czyli do samego Justina Roilanda. Wspomniałem o tym na początku tego filmu, poruszając temat ewentualnego spadku jakości serialu przez jego brak na pokładzie. I tutaj sytuacja jest nieco skomplikowana, ponieważ ciężko faktycznie stwierdzić, jak w rzeczywistości wyglądała sytuacja wcześniej. Tuż po tym, jak pojawiły się oskarżenia wobec Roilanda, zostaliśmy zalani falą dziwnych informacji. Nagle okazało się, że Justin od lat nie brał udziału w tworzeniu odcinków, następnie to już w ogóle zostaliśmy poinformowani, że Dan Harmon, który również jest współtwórcą Ricka i Mortiego, nie rozmawiał z Justinem od 2019 roku, bo podobno bardzo ciężko się z nim pracowało. Więc tak sobie długo myślałem o tym, dlaczego Adult Swim nie chciało przywrócić Roilanda do serialu, skoro zarzuty wycofano. Może cała ta medialna afera była jedynie pretekstem do tego, żeby się od niego odciąć, skoro wszystko, co robił przez lata, to jedynie podkładanie głosu tytułowym bohaterom. A i tak był osobą problematyczną. Zanim w mediach cokolwiek się pojawiło o zarzutach skierowanych w jego stronę, mogło to być ciężką decyzją, głównie przez to, że jest współtwórcą serialu i, jak już mówiłem, głosem samego Ricka i Mortiego. No i zresztą nie tylko. Bez całej tej afery pozbycie się go mogło być ciężką sprawą, nie wspominając o tym, że musieliby się jeszcze z tego tłumaczyć fanom. Jak było naprawdę, zapewne się nie dowiemy, ale można na podstawie tych informacji się domyślać, jak faktycznie to może wyglądać. Tuż po oczyszczeniu Roilanda z zarzutów zastanawiałem się, dlaczego nie chcą go do serialu przywrócić. W końcu Adult Swim podlega pod Warner Bros., a ci z przywróceniem Ezry Millera do roli Flasha problemu już nie mieli. Więc w sprawie Roilanda coś musiało być na rzeczy. Stwierdzenie, że skandal wokół jego osoby był pretekstem do łatwego usunięcia go z ekipy, nabiera po prostu więcej sensu. Jeśli faktycznie sytuacja tak wyglądała, to wcale się nie dziwię, że wykorzystano całą tę akcję jako pretekst do pożegnania się z tym panem. Możemy nawet dowiedzieć się, że podobno Roiland dogrywał się
do serialu z własnego domu, nie przyjmując żadnych wskazówek. Na bazie tego wszystkiego można dojść do wniosku, że to nie brak Roilanda jest problemem Ricka i Mortiego, tylko zwykłe wypalenie i wyczerpujące się pomysły. Nie uważam jednak, że serial należy szybko skończyć, żeby broń Boże dalej go nie psuć, ponieważ jest to ten typ serialu, który w przypadku dobrych pomysłów na te standardowe, losowe przygody Ricka i Mortiego można ciągnąć przez wiele dobrych sezonów. South Park przykładowo ma już 26 sezonów, a Matt Stone i Trey Parker jakoś sobie radzą w swoim gatunku i charakterystycznym dla serii humorze. Tylko kiedy chcesz prowadzić dalej tego typu serial, musisz uważać na to, czy odcinki nie staną się zbyt przekombinowane w pogoni za nowymi pomysłami. I kiedy South Park świetnie radził sobie z odcinkami specjalnymi, które były epizodami dłuższymi, skupiającymi się na parodiowaniu jakiegoś konkretnego zjawiska, Rick i Morty w swoich specjalach serwował dziwne, króciutkie odcinki, które wyglądały bardziej jak fanowskie produkcje z YouTube'a, z czego chociaż jeden z nich jest wart obejrzenia, a przy okazji był po prostu żartem na 1 kwietnia i to wyjątkowo udanym. No, thank you. Do you have a reward card, sir? Oh, nah, just want to buy this stuff, thanks. Morty, what's taking so long? Oh, I'm stuck. I can't leave. Jeden raz skusili się na aż 34-minutowy świąteczny specjal, który jest po prostu zapętleniem, jak Rick i Morty siedzą przy kominku i oglądają międzywymiarową kablówkę, ale nawet to, co w niej leci, jest po prostu przerzucone ze starych odcinków i w dodatku i tak nic nie słychać oprócz samego kominka i okazjonalnego bekania Ricka. Widać tutaj nawet jedno nawiązanie do pewnego odcinka, które też leci w pętli. Klip ten można obejrzeć na HBO Max oraz na YouTube, a tam w komentarzach ludzie zwrócili uwagę na to samo co ja. Byłoby fajnie, gdyby podczas tego mieli jakieś losowe konwersacje między sobą, albo gdyby było cokolwiek słychać z programów, które oglądają i gdyby pojawiło się w niej też coś nowego. No ale to wszystko już mówię chyba tylko po to, żeby jeszcze na coś ponarzekać. Tylko właśnie ciężko mi nie narzekać, kiedy jeden z moich ulubionych seriali animowanych dla dorosłych zalicza tak bolesny regres, nie wysilając się na nic więcej. Do końca 7 sezonu zostały 2 odcinki i niezależnie od tego, jakie one będą, nie zmieni to mojej opinii o całym sezonie i nie odtrąci ode mnie obaw o przyszłość tego serialu. A wy co uważacie? Czy widzicie jeszcze nadzieję w Ricku i Mortim? A może podobał wam się ten sezon i macie zupełnie inne odczucia? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, jak inni postrzegają teraz Ricka i Mortiego. Mówił dla państwa oczywiście Piotrek Parking. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj małolatki. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak oktopus wezmę cię w swoje macki. Oj, odratować tego nie dało już w pewnym momencie. No, my z MJ zaczęliśmy się innymi rzeczami więc w połowie odcinka jeżeli zajmować. Jeżeli usłyszysz to w tym momencie, przekaż to 5 innym osobom, ponieważ jeżeli nie przekażesz tego, Rick and Morty umrze na zawsze. To nie przekazuję. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym przekazać, by uratować Ricka i Mortiego. No.